Cześć, witajcie. Dzisiaj wyjątkowo ze studia, nie z pola czy od dealera maszyn rolniczych. Wyjątkowo, bo i wyjątkowa jest sytuacja na świecie związana z koronawirusem. Wpływ ma oczywiście również na rolnictwo. Polacy ruszyli ostatnio do sklepów robić zapasy z obawy właśnie przed kwarantanną, przed ewentualną kwarantanną, czy w obawie o własne zdrowie. Z tego też względu zaczęło brakować niektórych produktów spożywczych na półkach, a ich ceny drastycznie wzrosły. Niestety nie łączy się to z wzrostem cen w skupach. Jeśli chodzi o świnie, ceny spadły o około 10-20 groszy, a jeśli chodzi o żywiec wołowy, spadki są o 50-60 groszy, a nawet złotówkę. Udało nam się porozmawiać z prezesem Pomorskiej Grupy Producentów Bydła. Słuchamy, co on powiedział naszej koleżance Dorocie. Tak naprawdę wszystko jest wstrzymane, jeśli chodzi o na przykład, co jest bardzo ważne, skup na przykład wołowiny, czyli skup bydła, jak gdyby zakłady mięsne skupują od rolników bydło, to w tej chwili bardzo mocno spadła cena, po pierwsze, a po drugie są takie zakłady, które już w ogóle nie skupują. Wołowinę można wysłać do Włoch, bo Włosi potrzebują, aczkolwiek w tej chwili też mniej potrzebują, bo polska wołowina idzie głównie we Włoszech na gastronomię. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną wołowiny, to znaczy oni są tutaj bardzo tacy, no, narodowi i sprzedają swoją wołowinę w sklepach. Mhm. Ale nasza wołowina, z tego co wiem, to idzie na gastronomię. No gastronomia stoi w tej chwili, także na wynos coś tam idzie. Ale zapotrzebowanie jakieś by było, bo wiem, że Włosi dzwonili w sprawie wołowiny, tylko że no, nikt nie chce od nas jechać tam, z tego względu, że wysłać z zakładów mięsnych samochód z kierowcą do Włoch, to on tam wróci dopiero po miesiącu, bo kwarantanna i tak dalej. Jeszcze czasem różnie to bywa, jak tam pojedzie. Aczkolwiek zabezpieczyć się idzie, ale no, kwarantanna go czeka 2 tygodnie, także tutaj ekonomii nie ma żadnej w tej chwili. I dlatego tak naprawdę to wszystko stoi. A kiedy rozpoczęły się problemy ze sprzedażą? Kiedy zakłady ubojowe przestały kupować? W ubiegłym tygodniu. Wiem, że na początku ceny obniżyli, ale to też, pamiętam, tutaj mamy 2-3 rolników, którzy chcieli mnie sprzedać mięso, byki. Natomiast rano do nas dzwoniły zakłady mięsne, obniżyły ceny o 20 groszy, potem o 50 groszy, a już w obiad o złotówkę. Także rolnicy, wiem, że nie sprzedali, po prostu trzymają to. No jak nie sprzedają, to często jest tak, że rolnicy mają już na gardę, bo potrzebują te pieniądze na różnego rodzaju spłaty, czy powiedzmy sprzedać bydło i kupić cielęta czy odsadki, żeby dalej hodować. No to jest wszystko jak gdyby zamrożone w tej chwili, bo my też jako firma importujemy cielęta z Austrii. Tak. No to raczej też mamy to wszystko wstrzymane w tej chwili, bo generalnie my kupujemy w Austrii i włoska firma kupuje w Austrii. Jedna firma austriacka dla nas skupuje łącznie tam około 700 tygodniowo cielon. Ale Włosi w tej chwili nie biorą nic od 3 tygodni, także my raczej też tam odpuszczamy, bo też są problemy. Jeszcze w ubiegłym tygodniu przyjechały cielęta, ale już w tym tygodniu nie wiadomo. Tak. Zmiany dotykają również hodowców bydła mlecznego. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zawiesiła doje kontrolne. Zawiesiła to na razie do odwołania, na czas nieokreślony. Natomiast co więcej o tej sprawie powiedział Leszek Hondzlik. Udało nam się również z nim porozmawiać. Posłuchajmy, co powiedział on naszej koleżance. Jest opracowany katalog przez Polską Izbę Mleka i my też pewne działania żeśmy zrobili po to, żeby ograniczyć maksymalnie kontakt z osobami, szczególnie trzecimi, i co do odbioru mleka również. Także tu jest zachowana ciągłość. Ten, że tak powiem, katalog, on jest na stronie Polskiej Izby Mleka. Wszystkie 150 bodajże mletarni z tego korzysta. My także pewne wytyczne daliśmy. No i sami też żeśmy podjęli, tak mówię, może chaotycznie i cięgiem, ale podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu próbnych udojów, jeżeli chodzi o prowadzenie oceny wartości użytkowej i jakichkolwiek zadań hodowlanych do odwołania. Rozumiem. Halo? Tak, to znaczy, że tego kontaktu w tej chwili nie ma bezpośredniego z rolnikami. Nie. Państwa nie, pracowników. Nie, bo obawy były z obu stron, a szczególnie mamy na uwadze w trosce o hodowców, pracowników, ale także wszystkich Polaków. To znaczy, że te doje kontrolne są czynnościami, które wstrzymane. W tej chwili można zawiesić. Wpłynie negatywnie na produkcję, na jakość mleka. Nie wpłynie. Jest taka możliwość zrezygnowania z jednego udoju w roku i to już żeśmy zrobili do odwołania.
działania. Jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy się kontaktować z IKAR-em, to jest taki Światowy Komitet Oceny Wartości Użytkowej, czy używają metody na przykład przy przedłużającym się, tego sobie nie życzymy oczywiście, no ograniczenia kontaktu, czyli znowu jakieś próby zrezygnowania, ale to też mamy świadomość, że pracownicy oczekują no, pewnych wynagrodzeń i życia, bo nie pracując podobnie jak w innych zakładach pracy, to jest temat, który musimy uciąć rozwiązać. Oprócz tych informacji, które udało nam się uzyskać od naszych odbiorców, pojawia się również mnóstwo innych informacji, straszny szum medialny, dlatego mam tu dzisiaj ze sobą laptopa, dlatego mam tu dzisiaj ze sobą kartkę. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wprowadzenie w trybie pilnym nowych zasad dotyczących zasiłku chorobowego dla rolników. Ma on być wypłacany wcześniej, czyli nie po 30 dniu jak do tej pory, ale już od pierwszego dnia i zależy także ministrowi na tym, aby kwota była wyższa niż 10 zł, które jak sam pisze na swoim koncie twitterowym zostało ustalone 30 lat temu. Zmian jest mnóstwo i przewijają się przede wszystkim negatywne informacje o tym, co się dzieje na świecie, natomiast pozytywną informacją na pewno dla rolników może być to, że spadają ceny oleju napędowego. Na stacjach PKN Orlen, polskiego koncernu naftowego, ceny średnio spadły od początku roku już o 60 groszy, a ma to być jeszcze lepsza sytuacja, bo Orlen zapowiada kolejne obniżki. Gorszą sytuacją, gorszą informacją jest to, że Grupa Azoty spekuluje i informuje o tym, że może zabraknąć nawozów ze względu na utrudniony transport, ze względu na zamknięte granice, ze względu na utrudnienia w innych państwach Europy. Może zabraknąć nawozów i prosi o to, żeby nie czekać z zapasami. Kolejną informacją, którą trzeba tu dzisiaj poruszyć i informacją najważniejszą dla wielu hodowców, dla wielu rolników jest to, co zrobić w przypadku kwarantanny, co zrobić w przypadku zachorowania na koronawirusa. Częściowo odpowiada na to Główny Inspektorat Weterynarii, który od początku przypomina, że nie jest udowodnione, nie ma na razie dowodów naukowych na to, że koronawirusa przenoszą zwierzęta, także to nie jest problem, na tym się nie powinniśmy obawiać, natomiast co zrobić w przypadku, kiedy rolnik zachoruje, kiedy jest objęty kwarantanną i nie ma żadnych objawów choroby, może zajmować się zwierzętami sam, natomiast w przypadku konieczności hospitalizacji powinien skontaktować się z urzędem gminy, bądź też z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik mogą przyjąć zwierzęta, natomiast zależy to wszystko od możliwości, od ich możliwości, od infrastruktury. I najważniejsze, co pisze tutaj Inspekcja Weterynaryjna, ona nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką. W związku z tą sytuacją wypowiedział się również prezes Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Aleksander Dargiewicz i on uspokaja tutaj wszystkich Polaków. Nie zabraknie nam mięsa, nie zabraknie nam żywności, natomiast również obawia się z tym, co zrobić ma rolnik, co zrobić ma producent trzody czy też bydła w przypadku zachorowania na koronawirusa. Pisze on wręcz, że pozostawienie stad bez podstawowej opieki może spowodować masowe upadki zwierząt i stworzy olbrzymie dodatkowe zagrożenie dla społeczeństwa. No to są nadal pytania bez odpowiedzi. Zgodnie z zaleceniami ekspertów powinniśmy unikać jakiegokolwiek kontaktu, ograniczać kontakty z innymi ludźmi i zostawać w domu. Rolnicy nie mogą sobie niestety na to często pozwolić, a tym bardziej hodowcy bydła czy hodowcy trzody. Natomiast powinni unikać jakiegokolwiek ryzyka. Jak rozwinie się sytuacja, tego nadal nie wiemy, natomiast będziemy śledzić to na bieżąco. Za śledzenie dzisiejszego materiału dziękujemy. Do zobaczenia.